Jaka broń mogłaby zostać dodana do Wiedźmina? Może jakiś nowy srebrny miecz, nowy stalowy miecz, jakaś nowa kusza, albo może coś zupełnie nowego, na przykład bagieta. Dokładnie tak, dwa rodzaje bagiet, bez glutenu. Idealna modyfikacja. Jak tylko ją zobaczyłem, musiałem wam od razu ją pokazać, ponieważ no jest po prostu wyborna. Zobaczcie tylko na przebitki, jak to wszystko wygląda. Jak to wygląda podczas cutscenek, jak to wygląda podczas walki. Po prostu nie wiem nawet, co mam powiedzieć podczas jakby prezentacji tego moda, ponieważ sam widok Geralta używającego bagiety do zakończenia żywota jakiegoś nieszczęsnego bandyty, który pałętał się przy młynie, no to jest... No nie wiem, ale naprawdę mnie to bawi. I w sumie może jakiś challenge? Przejść całą grę z bagietą na plecach? W sumie całkiem dobry pomysł. Ale jak już wracając do poważnej swojej modyfikacji, moc z bagietami dodaje nam dwie bagiety, jedną krótką, jedną długą, pozwalające nam zabijać, nie wiem, klepać, otumaniać przeciwników, jakże francuską bagietą. Możemy je posiąść tylko na dwa sposoby i jednym sposobem jest to szczytowanie, a drugim sposobem jest to wypieczenie ich w piekarniku. Nie, no dobra. Tak całkowicie na poważnie, modyfikacje dodające do gry dwie bagiety z statystykami, które właśnie wam pokażę. To jest ta duża bagieta. Nie mają one żadnych jakichś różnych ikon, czy... No po prostu jest to zwykłe moc robione dla fanu. Mają takie jakby skille dorzucone do wszystkiego. Nie mogę po prostu. I druga to jest krótka bagieta, którą również możemy przywdziać. Jest ona wtedy w takim wydaniu i prezentuje się następująco. Również dodatkowe doświadczenie, moc znaków i wszystko inne. Szansa na krwawienie, Boże. Nie, no tak ogólnie to całkiem fajny mod. Mamy dwa rozmiary bagiet, tak żeby nie było, wiecie, za nudno, żebyśmy mogli się dopasować, ponieważ ta duża bagieta jest tak duża, że wbija się w ziemię. Jak wiadomo, pieczywo z piachem nie jest zbyt dobre, zbyt smaczne. W każdym razie modyfikacja dość krótka, dość treściwa, w smak. Możecie sobie założyć tam różne szyneczki i jakieś tam innych wspaniałości, masełka. Jakiś ketchup, majonez, wiadomo, co kto lubi. I po prostu zabijać sobie przeciwników napotkanych na drodze, zabijać. No nie da się tym zabijać. Klepać, wpajać jakby wiedzę kulinarną w głowy przeciwników, tak aby wiedzieli, co mają gotować i jak mają gotować. No cóż, dla mnie mega, mega fajna modyfikacja, mega śmieszna. Sam widok jakby Geralta podczas tych wszystkich cutscenek, który dzierży sobie bagietę. Jeszcze w stroju, w ręczniku i w koszuli, i w butach jakiś z bokle. To naprawdę jest spoko widok i polecam, naprawdę polecam. Gdzieś może w jakimś równoległym uniwersum, gdzieś podąża taki wiedźmin swoim szlakiem z bagietą i zabija bagietowe, a raczej kuchenne utopce i nie wiem, lodówkowe baby wodne, czy tam coś innego. No i w sumie to tyle w tej modyfikacji, taka ciekawostka na weekend. Miałem w planach zrobić coś innego, ale jak tylko zobaczyłem tę modyfikację na Nexusie, to musiałem ją ograć na szybkości, pokazać wam, bo no genialne, po prostu genialne. Tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!